Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki pod tytułem Czas Tajemnic. W Maďugorie Matka Boża postanowiła zmienić świat. Autorzy: Ojciec Livio Hanzaga i Diego Manetti. Wprowadzenie. W rozmowie z dyrektorem włoskiego radia Maria, ojcem Liviem Hanzagą, postaramy się nie tylko zgłębić tajemnice z Medziugorje, Lecz także udzielić odpowiedzi na pytania, które w tych pełnych zamętu i niepewności czasach sieją niepokój w sercu każdego człowieka. Rozdział ósmy Tajemnice Međugowie Ostatnie Proroctwa. Królowa Pokoju określiła swoje objawienia w Bośni i Hercegowinie jako ostatnie. Orędzie z dnia. 17 kwietnia 1982 roku. Moje objawienia w Meciugorie są ostatnimi objawieniami w dziejach ludzkości. Nawróćcie się, czas nagli. Orędzie z dnia 2 maja 1982 roku. Przyszłam, żeby po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia. Potem nie będę już objawiać się na Ziemi. To moje ostatnie objawienia. To dane tam w ciągu minionych 40 lat orędzia mają szczególną wartość z perspektywy zbliżających się czasów. Orędzie z dnia 25 grudnia 1989 roku. Drogie dzieci, przyjmijcie orędzia z powagą, żeby wasza dusza nie doświadczyła smutku, kiedy nie będzie mnie już przy was, i nie będę Was prowadziła, jak dzieci stawiające pierwsze chwiejne kroki. Orędzie z dnia 25 października 1992 roku. Drogie dzieci, słuchajcie i żyjcie tym, co Wam mówię, bo ważne jest, żebyście pamiętali moje słowa oraz wszystko, co Wam powiedziałam, kiedy mnie już z Wami nie będzie. Dziesięć tajemnic z Medjugorje ma wielkie znaczenie. Ponieważ dopełniają one mozaiki nowożytnych objawień maryjnych i słusznie można je uznać za ostatnie proroctwa dotyczące pierwszego eschatologicznego starcia, w którym niewiasta obleczona w słońce zatriumfuje nad piekielnym smokiem. Jakkolwiek rozległe są dzieje wszechświata, naszego układu słonecznego, czy wreszcie człowieka. Musimy sobie uprzytomnić, że oto historia zbawienia wkrótce się dopełni. I chociaż prawdą jest, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, to jednak powinniśmy mieć świadomość, że Boży Plan zrealizuje się niebawem. Stanie się to w dwóch etapach, które zostały omówione w Apokalipsie i potwierdzone w Medziugorie. Pierwszy to starcie niepokalanej ze starodawnym wężem. A drugi walka Chrystusa z Lucyferem. Wydarzenia te przedzieli okres pokoju. Nie sposób oszacować, ile dokładnie on potrwa. Nie może jednak być długi, skoro Matka Boża mówiła o wieku pokoju i pomyślności. W świetle zbliżającego się wielkimi krokami eschatologicznego starcia ogromnego znaczenia nabiera dziesięć tajemnic dotyczących dramatycznych wydarzeń, które rozstrzygną o przyszłych losach świata oraz kościoła. Sześciorgu widzącym z Medjugorje były one wyjawiane stopniowo i w różnych momentach. Mirjana Dragiciewicz Soldo miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Tamtego dnia matka Boża powierzyła jej dziesiątą tajemnicę, orędzie z dnia 25 grudnia 1982 roku. Miriano, wybrałam Cię i powiedziałam Ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam też na Twoje barki wiele strasznych rzeczy, które będziesz musiała dźwigać. Pomyśl o łzach, które wylewam. Zawsze musisz być odważna, szybko zrozumiałaś moje orędzia. Powinnaś więc także zrozumieć, że muszę odejść. Bądź odważna. Od tamtej pory. Maria objawia się. Mirjanie raz w roku 18 marca. Iwanka Iwankowicz-Eles miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku. Do 7 maja 1985 roku. Wtedy Matka Boża powierzyła jej dziesiątą i ostatnią tajemnicę oraz zapowiedziała, że odtąd będzie się jej ukazywała tylko raz w roku, 25 czerwca. Orędzie z dnia 7 maja 1985 roku. Moje drogie dziecko, Dzisiaj spotykamy się po raz ostatni. Nie smuć się jednak, ponieważ będę składać ci wizytę w każdą rocznicę objawień, z wyjątkiem najbliższej. Moja córko, nie myśl, że zrobiłaś coś złego i z tego powodu nie będę cię już odwiedzać. To nieprawda. Całym sercem przyjęłaś i zrealizowałaś plany, które ja i mój syn mieliśmy. Bądź szczęśliwa, gdyż jestem Twoją matką i kocham Cię całym sercem. Dziękuję, Iwanko, że odpowiedziałaś na wezwanie mojego syna i trwałaś przy nim tak długo, jak długo tego pragnął. Córko, powiedz przyjaciołom, że mój syn i ja będziemy przy nich, ilekroć będą nas szukać i przyzywać. Tego, co w ciągu minionych lat powiedziałam Ci na temat tajemnic, nie wyjawiaj dopóty, dopóki Cię o to nie poproszę. Iwanko, nikt na ziemi nie otrzymał dotąd łask, których dostąpiliście Ty i Twoi bracia. Jako wczolo, który jako młody chłopiec został osierocony przez rodziców, nie doświadcza codziennych objawień, od 12 września 1998 roku. Matka Boża powierzyła mu ostatnią tajemnicę, i od tamtej pory ukazuje mu się tylko raz w roku, w Dzień Bożego Narodzenia. Orędzie z dnia 12 września 1998 roku. Drugie dziecko. Jestem Twoją Matką i kocham Cię bezwarunkowo. Od dziś nie będę Ci się objawiała każdego dnia, lecz tylko w Boże Narodzenie, w Dzień Narodzin mojego Syna. Nie smuć się, bo zawsze będę z Tobą jako Matka, jak każda prawdziwa Matka nigdy Cię nie opuszczę. Podążaj za głosem mojego Syna, On poprowadzi Cię drogą pokoju i miłości. Staraj się wytrwać w zadaniu, które ci powierzyłam. Bądź wzorem człowieka, który poznał Boga i Jego miłość. Niech inni widzą w tobie przykład tego, jak Bóg działa w ludziach i poprzez ludzi. Daję ci, matczynę, błogosławieństwo i dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie. Jest także trójka widzących, którym Matka Boża. Powierzyła dotąd jedynie dziewięć z dziesięciu tajemnic. Maria Pawlowicz-Lunetti nadal doświadcza codziennych objawień. To za jej pośrednictwem, 25 dnia każdego miesiąca, Maria przekazuje światu swoje comiesięczne przesłanie. Pozostała dwójka to Wika Iwankowicz oraz Iwan Dragiczewicz. Uściślijmy, że na tajemnice i czasy ostateczne, Spoglądamy przez pryzmat zbawienia i orędzia nadziei. Pamiętając, że w przesłaniach Matki Bożej kwestia naszego nawrócenia wysuwa się na pierwszy plan. Orędzie z dnia 13 września 1983 roku. Trzeba obwieścić światu prawdę, czyli powagę przyszłych wydarzeń. Zarazem nie wolno odbierać ludziom nadziei bowiem Bóg działa według planu, a prawdziwą wartość mają nawrócenie i życie w wierze. Orędzie z dnia 15 grudnia 1983 roku. Ci, którzy wygłaszają katastroficzne przepowiednie, są fałszywymi prorokami. Mówią, w tym roku, tego dnia dojdzie do katastrofy. Ja zawsze mówiłam, że kara nadejdzie. Jeżeli świat się nie nawróci. Dlatego wzywam was do nawrócenia. Od niego wszystko zależy. Chcąc zrozumieć zbawczy wymiar tajemnic z Mediugorie, musimy pamiętać o zapowiedzi ich wcześniejszego wyjawienia. Mirjana powiedziała przecież: Musiałam wybrać księdza, któremu powierzę dziesięć tajemnic. Postanowiłam, że będzie to Franciszkanin, ojciec Petar Lubicic. Mam wyjawić mu treść tajemnicy. Na dziesięć dni przed jej spełnieniem. Przez siedem dni będziemy pościć i odmawiać modlitwy. A potem on będzie musiał powiedzieć prawdę. Nie będzie mógł zachować jej dla siebie. Zgodził się wyjawić wszystko trzy dni wcześniej, żeby świat mógł się przekonać, że to dzieje się z woli pana. A ojciec Petar Ljubicic powiedział: Na 10 dni przed tym. Jak nadejdzie czas ujawnienia pierwszej tajemnicy, Mirjana wręczy mi coś w rodzaju pergaminu w formacie A4, na którym będą szczegółowo wymienione wszystkie tajemnice. Odczytam pierwszą z nich i odkryję, co wydarzy się po dziesięciu dniach. Przez siedem kolejnych dni moim zadaniem będzie modlić się i pościć. Dopiero po tym czasie będę mógł wyjawić zdobytą wiedzę. Powiem, co to za tajemnica. Oraz kiedy i gdzie się wypełni. To, że tajemnice zostaną objawione światu strzydniowym wyprzedzeniem, będzie decydujące dla przełamania ostatnich oporów ludzi, którzy otworzyli wprawdzie swoje serca, nadal jednak mają wątpliwości. Niepewni będą mieli okazję nawrócić się, zanim będzie za późno, a jednocześnie otrzymają dowód na to, jak wielkie jest Boże Miłosierdzie. Tajemnice dotyczą przyszłych wydarzeń, które są zarazem konieczne i obwarowane pewnymi warunkami. Z jednej strony Maria wyjawiła, że nie są to wydarzenia, których nie można uniknąć raczej są uzależnione od pewnych spraw. Matka Boża zawsze powtarzała, że modlitwą i pokutą możemy wyprosić wszystko. A Wika przyszła jej w sukurs, mówiąc Matka Boża powiedziała, jak twierdzi Miriana, że siódma tajemnica została w części złagodzona dzięki naszym modlitwom. Z drugiej strony właśnie Miriana potwierdziła, że tajemnice muszą się wypełnić i że siódmej z nich nie sposób całkowicie uniknąć. Została ona złagodzona tylko częściowo. Krótko mówiąc, tajemnice urzeczywistnią się zgodnie z przepowiedniami, ale ciężar każdej z nich może zmniejszyć się proporcjonalnie do modlitw i wyrzeczeń tych, którzy wezmą sobie do serca przestrogi królowej pokoju i nawrócą się, zanim będzie za późno. Gdy wypełnią się kolejne tajemnice, stanie się jasne, że Matka Boża istotnie objawiła się w Maďugorie i że dzięki jej wstawiennictwu ludzkość otrzymała. Przed eschatologicznym starciem ostatnią szansę na zbawienie. Myślę, że w tym kontekście szczególnej wymowy nabiera niedawny wybuch pandemii COVID-19. Ta, jakże dramatyczna karta z historii świata, dowiodła kruchości życia doczesnego i iluzoryczności naszych rojeń o wszechmocy. Człowiek został brutalnie sprowadzony z powrotem do statusu stworzenia. I to właśnie wtedy, gdy próbował uzurpować sobie miejsce Boga, pod tym względem pandemia stanowi jak sądzę coś na kształt prologu do czasu tajemnic, który uprzytamnia nam, że z perspektywy Boga kary są nie tyle dopustem nieba, ile raczej dobroczynną okazją do przekonania się na własnej skórze, jak poważne konsekwencje pociąga za sobą zło czynione przez człowieka. Czasy, które nastały, są niebywale ważne, ponieważ zdecydują o przyszłych losach świata i kościoła. Oto, dlaczego królowa pokoju niestrudzenie prosi, abyśmy się nawracali. W dniu 25 marca 2020 roku powiedziała: Powróćcie do mojego syna, powróćcie do modlitwy i postu. Przypominając zarazem że pomimo straszliwych prób, wciąż mamy szansę na udział w triumfie jej niepokalanego serca. Orędzie z dnia 25 lipca 2019 roku. Nastanie godzina prób, a Wy nie będziecie silni i rozpanoszy się grzech. Jeżeli jednak należycie do mnie, zwyciężycie, bo Waszym schronieniem będzie serce mojego syna Jezusa. Z przesłanek, które przywołaliśmy do tej pory, jasno wynika, że Matka Boża z wielką pieczołowitością przygotowała się na czas tajemnic. Wystarczy przypomnieć, że w sprawie ostatnich proroctw dowiedzieliśmy się zaledwie tyle, ile Maryja pozwoliła widzącym wyjawić np. o trzydniowym wyprzedzeniu. Powinniśmy też pamiętać, że chociaż najważniejsze tajemnice są niezmienne to niektórzy widzący poznali ponadto tajemnice osobiste. Wika twierdzi, najważniejsze tajemnice są jednakowe, co nie oznacza, że ktoś nie może mieć tajemnic, które dotyczą go osobiście. Jedna z tajemnic, czwarta, ma związek ze mną. Mirjana powiedziała wprawdzie, że nie posiada żadnych osobistych tajemnic, chociaż, jak przypomnieliśmy wyżej, przypadła jej w udziale wyjątkowa rola. Za jej pośrednictwem ksiądz będzie mógł wyjawić dziesięć tajemnic światu. Mamy jednak prawo myśleć, że tajemnice powierzane poszczególnym widzącym dotyczą ich ról i zadań w czasie próby. Wydaje się, że Matka Boża skrupulatnie zaplanowała rozgrywkę drużynową. Wyjawienie tajemnic aż sześciorgu widzącym zapewnia większą wiarygodność ostatnim proroctwom co do losów świata. Gdyby Mirjana była sama, spoczywający na jej barkach ciężar odpowiedzialności byłby doprawdy zbyt wielki. Pamiętam jak pewnego razu zwierzyła mi się, że odczuwa ulgę na myśl, iż widzących jest sześcioro, a nie jedna, jak Bernadetta Wlurt w 1858 roku, ponieważ to oznacza, że mogą sobie pomagać i wspierać się nawzajem. Gwoli potwierdzenia tych jakże roztropnych Bożych planów przypomnę, że widzący zachowują treść tajemnic w sekrecie nawet pomiędzy sobą. Nigdy nie rozmawialiśmy o tym we własnym gronie, twierdzi Jakow. Pamiętam również, że kiedy swego czasu wybrałem się do Medziugorje na pielgrzymkę, Maryja powiedziała mi, że chociaż widzący dostąpili łaski i poznali szczegóły, co, gdzie i kiedy się wydarzy, to na co dzień wiodą zwyczajne życie, zupełnie jakby dramatyczne przepowiednie co do przyszłych losów ludzkości były im obce. Wracając do sprawy powierzonych widzącym konkretnych ról, przypominam sobie, że w wywiadzie dla Radia Maryja Wika wyjawiła, iż zna tajemnicę, która dotyczy jej osobiście. Jakiś czas później dodała, potwierdzając tym samym działanie Bożego Miłosierdzia, że jednemu z trojga widzących, Którzy do dzisiaj spotykają się z Marią każdego dnia są to Wika, Maria oraz Iwan. Matka Boża obiecała ukazywać się codziennie, aż do wypełnienia się najpierw trzeciej, a potem dziesiątej tajemnicy. Jako, że czwarta tajemnica Wiki dotyczy jej osobiście, nie można wykluczyć, że to właśnie ona jest tą, która będzie doświadczała objawień do samego końca. Tak czy inaczej, obecność Maryi. Jej przewodnictwo i matczyne przesłania z pewnością okażą się bezcenne w godzinie próby. Pochylmy się jednak nad dziesięcioma tajemnicami. Ojcze Livio, chciałbym Ojca prosić o słowo komentarza do wypowiedzi na temat pierwszych dwóch. Są to świadectwa Ojca Petara. Rozmawiając ze mną, Mirjana podkreśliła, że dwie pierwsze tajemnice dotyczą Medziugorje. Zawierają przestrogę i ważną wiadomość dla wiernych tamtejszej parafii. Gdy te dwie tajemnice się wypełnią, każdy będzie wiedział, że widzący mówili prawdę i będziemy musieli uznać objawienia za autentyczne. oraz ojca Barnaby Hekicza. Przez co najmniej 90 minut rozmawiałem z Mirianą na temat tajemnic. Potwierdziła, że zna ich 10, a pierwsze dwie mają charakter przestróg. W Biblii jest napisane: Bóg karci tych, których kocha, później ich poprawia, a dopiero potem karze. Trzecia tajemnica dotyczy znaku, który Matka Boża obiecała pozostawić na górze objawień. Zapytałem, czy przestrogi będą równoznaczne katastrofie? Lecz nie uzyskałem odpowiedzi. Czy mają charakter kary? Tak. Czy obejmą cały świat? Nie, tylko jedno miejsce. Którego kraju będą zatem dotyczyć? Dosyć już powiedziałam. Jest oczywiście, że dwie pierwsze tajemnice jawią się i jako przestroga dla Medjugorja oraz całego świata, abyśmy wzięli sobie do serca objawienia królowej pokoju i jako żarliwy apel o nawrócenie, który najświętsza dziewica kieruje do ludzkości. Niemniej jednak jestem przekonany, że cały czas tajemnic będzie sprzyjał powrotowi do Boga. Pan nieustannie nas zaskakuje, i nie sądzę, żeby należało sprowadzać Jego miłosierdzie do znaku danego na wzgórzu pod bro, o którym jest mowa w trzeciej tajemnicy. Myślę, że Bóg będzie przyzywał do siebie serca, nawet pośród klęsk, których dotyczą tajemnice od czwartej do dziesiątej. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o pewnym szczególe. Mimo, że dwie pierwsze tajemnice posłużą całemu światu jako dowód prawdziwości objawień. Jako, że wypełnią się trzy dni po ich publicznym ujawnieniu, to w gruncie rzeczy będą przede wszystkim przestrogą dla Mediugorje. Tamtejsza parafia cieszy się bowiem szczególnymi względami Matki Bożej. W orędzie z dnia 1 marca 1984 roku Drogie dzieci, wybrałam te parafię w szczególny sposób i pragnę ją prowadzić. Z miłością roztaczam nad nią opiekę i pragnę, aby wszyscy jej członkowie należeli do mnie. Z jednej strony wiernym z kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła należy się wdzięczność za to, że w pierwszych latach objawień, kiedy w okolicy nie istniały jeszcze pensjonaty ani hotele, zgotowali pielgrzymom z różnych krajów tak szczodrobliwe i serdeczne przyjęcie – z drugiej medziugorie otrzymało nadzwyczajny przywilej, może łask, z których każdy będzie kiedyś musiał zdać rachunek, w takiej mierze, w jakiej odpowiedział na apel królowej pokoju i stał się znakiem nawrócenia dla wszystkich pielgrzymów, odwiedzających tę błogosławioną ziemię w poszukiwaniu pokoju, który jedynie Bóg może tchnąć w serca. Jedno nie podlega dyskusji. Dwie pierwsze przestrogi będą dla całego świata dobroczynnym impulsem do pogłębienia wiary, ponieważ kiedy dopełni się to, co z trzydniowym wyprzedzeniem wyjawi wybrany przez Mirianę ksiądz, każdy człowiek przekona się, że Matka Boża naprawdę objawiła się w Medjugorje. Rozdział 9. Czas nawrócenia. Znak na górze. Naszym celem jest zarysowanie z grubsza treści dziesięciu tajemnic z Medjugorje. Skoro omówiliśmy już dwie pierwsze przestrogi, pora zająć się trzecią tajemnicą. Dotyczy ona znaku, który zostanie dany na wzgórzu Podbro, czyli w miejscu pierwszych objawień królowej pokoju. W rozmowie z ojcem Bubalo, Wika przypomniała, że widzący ujęli się za asystującymi przy objawieniach ludźmi i od początku prosili najświętszą dziewicę, aby dała im znak. W odpowiedzi Matka Boża kiwała głową i rychło zaczęła obiecywać, że spełni tę prośbę. Zresztą znaki od pierwszych dni towarzyszyły objawieniom. Maria wspomina. 25 sierpnia 1981 roku nadzwyczajny znak pojawił się na niebie. W samym środku dnia, około w pół do jedenastej rano, obok krzyża na górze Krzyżewacz, ludzie zobaczyli wizerunek Matki Bożej. Ujrzało go bardzo wielu ludzi, także tacy, którzy znajdowali się wówczas o wiele kilometrów dalej. Potem ni stąd, ni zowąd, na całym niebie ponad górą ukazało się wypisane wielkimi złotymi literami słowo mir, które po chorwacku znaczy tyle co pokój. Kilka dni później pojawił się inny nadzwyczajny znak. Na Podbro, w miejscu pierwszych objawień, gdzie z rozkazu policji nikomu nie wolno było wchodzić, ukazał się pod wieczór wielki ogień. Wyglądało to tak, jak gdyby ktoś podpalił całą okolicę. Na ludzi padł blady strach. Krążyli po wsi, prosząc o pomoc. Policjanci otrzymali nakaz sprawdzenia, co takiego się dzieje, ale kiedy dotarli na miejsce, nie było już ani ognia, ani nawet śladu po nim. Nazajutrz Matka Boża powiedziała nam: Widziany przez ludzi ogień miał nadprzyrodzoną naturę. Był jednym ze zwiastunów Wielkiego Znaku, który dopiero nadejdzie. Ów znak będzie niezwykłym zjawiskiem, które objawi się na wzgórzu Podbro jako dowód autentyczności objawień. Widoczny dla wszystkich, będzie dla świata wezwaniem do ostatecznego nawrócenia. Mirjana opisała trzecią tajemnicę w następujący sposób. Na górze objawień pojawi się znak. Będzie on dla nas jakby darem, ponieważ wszyscy zobaczą, że Maryja przybywa tu jako nasza matka. W podobnym tonie wypowiedział się ojciec Petar. Trzecia tajemnica dotyczy widzialnego znaku na górze objawień, czyli podbro. Ci wszyscy, którzy uwierzyli w objawienia i żyli według nich, doświadczą tego dnia wielkiej radości. Znak ten będzie dla wszystkich ludzi wezwaniem do nawrócenia. Nie wolno nam zapominać, że obecny czas jest czasem nawrócenia i modlitwy. Mirjana potwierdziła, że wszyscy widzący wiedzą, iż łączy ich znajomość trzeciej tajemnicy, dotyczącej znaku na podbro. O tajemnicach nie mogę powiedzieć zbyt wiele, przecież to tajemnice. Powierzywszy mi trzecią tajemnicę, Matka Boża pozwoliła mi wyjawić pewne szczegóły. Być może dlatego, że wiele razy prosiliśmy ją o znak. Mogę powiedzieć tyle. Po wypełnieniu się pierwszych dwóch tajemnic Matka Boża zostawi trwały znak na górze objawień, to jest tam, gdzie ukazała się po raz pierwszy. Wszyscy zobaczą, że nie jest on wytworem ludzkich rąk. Każdy będzie mógł uwiecznić znak na zdjęciu albo na filmie, ale żeby pojąć go w pełni sercem, będzie musiał przyjechać do Medjugorje i zobaczyć go na własne oczy. Wówczas wyda mu się o wiele piękniejszy. My, widzący, nigdy nie rozmawiamy ze sobą na temat tajemnic. Wiemy tylko, że łączy nas znajomość jednej tajemnicy tej dotyczącej trwałego znaku. Na wzgórzu Podbro w Medjugorje, podobnie jak w Fatimie, gdzie 13 października 1917 roku zaobserwowano tzw. cud słońca, ukaże się więc znak, który upewni ludzi na całym świecie co do wiarygodności objawień? Słusznie zestawiasz ze sobą Fatimę i Medjugorje, ponieważ pomiędzy tymi dwiema seriami objawień istnieją głębokie związki. Kiedy w Portugalii Matka Boża objawiła się trójce pastuszków, oczom siedemdziesięciu tysięcy zgromadzonych osób ukazał się znak. Uwdar nieba dla ludzi, którzy pragną umocnić się w wierze, trzeba jednak odpowiednio zinterpretować, a nade wszystko przyjąć. Święty Jan mówi w Ewangelii o cudach Jezusa jako o znakach. Najbardziej doniosłym z nich było zmartwychwstanie Chrystusa, ale już samo wskrzeszenie łazarza mogło być dostatecznym dowodem wiarygodności Mesjasza. Tymczasem, tymczasem powodowani zawiścią wrogowie Jezusa zamyślali zabić Wskrzeszonego. Historia zbawienia obfituje w ważne znaki. Ich pojawienie się często jest sprzeczne z prawami natury. Wystarczy przypomnieć Fatimę, gdzie dziesiątki tysięcy osób widziały, jak słońce tańczy i pulsuje na niebie. W Giaje di Bonatte również wydarzył się cud słońca, który zaobserwował nawet Pius XII w Watykanie. Cóż więc jest celem znaku? Ma on być rękojmią przesłania, które przekazał Pan Bóg. I jak zmartwychwstanie Chrystusa jest najbardziej doniosłym dowodem prawdziwości Jego nauczania o zmartwychwstaniu i życiu. Niemniej jednak między znakiem Danym w Fatimie a znakiem Danym w Meciugorie istnieją także ważne różnice. O tym ostatnim wiadomo na przykład, że będzie trwały, w przeciwieństwie do cudu słońca, który trwał zaledwie kilka minut. Znak na podbro nie zniknie będzie o czym warto pamiętać widoczny i namacalny a przyszłe pokolenia będą mogły go oglądać do końca świata jako rękojmie autentyczności objawień w Mediugorie oraz zdrową przestrogę na wypadek gdyby ludzkość ponownie miała ulec pokusie i zbuntować się przeciwko Bogu widzący twierdzą że znak którego dotyczy trzecia tajemnica będzie przepiękny w widomy sposób pochodzący od Boga i niezniszczalny. Czemu służą te uściślenia? Mają podkreślić, że w przeciwieństwie do źródła, które w lurd czy lasalet bije nieustająco i które można by uznać za naturalne, znak na podbro będzie wyraźnie boski. Będzie również niezniszczalny, bez względu na to, jak usilnie piekielne moce będą próbowały go usunąć, a tym samym rzucić Cień na wiarygodność objawień w Meciugorie oraz proroc w królowej pokoju dotyczących przyszłych losów Kościoła i świata nie uda im się osiągnąć celu. Znak przetrwa i powszech czasy będzie świadectwem triumfu niepokalanego serca Maryi. To, że znak będzie bodźcem do pogłębienia wiary, nie oznacza jeszcze, że kogokolwiek do niej zmusi. Wprost przeciwnie, Matka Boża od początku wyrażała się jasno. Orędzie z dnia 19 lipca 1981 roku. Nawet kiedy zostawię na wzgórzu znak, który Wam obiecałam, wielu nie uwierzy, przyjdą na wzgórze, upadną na kolana, ale nie uwierzą. Nawracajcie się i pokutujcie, już pora. Ktoś mógłby zapytać, jak można żywić wątpliwości wobec znaku, który o czym zapewniają widzący będzie w widomy sposób boski? W gruncie rzeczy chodzi nie tyle o uwierzenie w znak, skoro każdy dostrzeże jego nadprzyrodzony charakter, ile raczej o wiarę w Boga, jako dobrego i miłosiernego Ojca, a także w boską naturę Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Odkupiciela świata. Tej wiary, Zabraknie wszystkim, którzy przybędą z ciekawości na podbro, ale nie otworzą serca i uparcie będą odrzucać Boga, wybierając życie w grzechu i służbę szatanowi. Wzmiankowane cechy znaku, jego niezniszczalność i wyraźnie boska natura są zatem dwiema stronami medalu. Ze względu na swoje boskie pochodzenie. Znak wyzwoli niszczycielskie instynkty w zwolennikach demona, którzy dołożą wszelkich starań, aby zniszczyć to, co Matka Boża pozostawi na podbro. Ich wysiłki okażą się jednak daremne. Znak pozostanie na górze objawień jako pokrzepienie dla każdego, kto będzie musiał stawić czoła klęskom zapowiadanym w ostatnich siedmiu tajemnicach, a także jako przestroga dla przyszłych pokoleń żyjących w erze pokoju, który zapanuje po tryumfie niepokalanego serca Maryi. W obawie, że wielu zatwardziałych grzeszników odrzuci dany na podbro wielki znak miłosierdzia, królowa pokoju, jak powiedzieliśmy, obiecała udzielić Medjugorje dwóch ostrzeżeń. Ja jestem jednak przekonany, że i Bóg daje nam bezcenne sposobności ku temu, abyśmy się w porę nawrócili. Jednej z takich okazji można upatrywać w dramatycznej pandemii koronawirusa, która w ostatnim czasie bezlitośnie obnażyła bezzasadność wizji nowego świata bez Boga. Jej zwolennicy ubóstwiają człowieka i widzą w nim wszechmocnego władcę Ziemi, który może obejść się bez Chrystusa. Kiedy na podbro ukaże się znak, ludzkość podzieli się na dwa obozy. Te, które królowa pokoju i szatan formują już dzisiaj. Będą to apostołowie miłości, asystujący niepokalanej w jej starciu z piekielnym smokiem, oraz synowie lucyfera, którzy postanowili odrzucić Chrystusa i zaciągnąć się w służbę złemu. Gdy nadejdzie czas wypełniania się tajemnic, dwie wrogie armie, różniące się między sobą jak światło i ciemność stanął naprzeciwko siebie w pierwszym z dwóch eschatologicznych starć. Innymi słowy, znak wyraźnie oddzieli wierzących od apostatów, wiernych od bałwochwalców. Znak, o którym mowa w trzeciej tajemnicy, roztacza przed nami ojczyliwio do prawdy straszliwe wizje. Jednakowoż myliłby się ten, kto by sądził, że może po prostu czekać na rozwój wydarzeń, i dopiero później zająć stanowisko. Decyzję o nawróceniu trzeba podjąć tu i teraz, ponieważ, jak niestrudzenie przypomina nam królowa pokoju, czasu jest coraz mniej. Orędzie z dnia 8 lutego 1982 roku. Prosicie mnie o znak, aby ludzie uwierzyli w moją obecność. Znak się ukaże. Wy jednak go nie potrzebujecie. Sami powinniście być znakiem dla innych. Orędzie z dnia 2 września 1982 roku. Śpieszcie się nawracać, bo kiedy na górze objawi się obiecany znak, będzie już za późno. Obecny czas łaski daje Wam sposobność, żeby się nawrócić. I pogłębić waszą wiarę. Orędzie z dnia 12 listopada 1982 roku. Nie poszukujcie rzeczy nadzwyczajnych. Raczej sięgnijcie po Ewangelię i przeczytajcie ją, a wszystko stanie się jasne. Orędzie z dnia 23 grudnia 1982 roku. Wszystkie tajemnice, które wyjawiłam, Wypełnią się, poza tym ukaże się widzialny znak, nie czekajcie na niego po to jedynie, aby zaspokoić ciekawość. Dla wierzących nastał czas łaski, dlatego nawróćcie się i pogłębcie Waszą wiarę. Kiedy widzialny znak wreszcie się objawi, dla wielu będzie już za późno. Ów pośpiech dotyczy nie tylko oczekiwania na znak, w szerszym znaczeniu łączy się także z koniecznością powrotu ludzkości do wiary. W orędziach z Mdziugorię wyraźnie pobrzmiewa żarliwy apel z dnia 22 października 1985 roku: Wciąż jeszcze nie pojmujecie, jak wielka jest miłość, którą wam ofiarowuje. Spieszcie się to zrozumieć, gdy objawienia dobiegną końca, może być za późno. Orędzie z dnia 1 sierpnia 1986 roku: Moje dzieci, to ostatni moment, żeby prawdziwie się nawrócić. Czas upływa, a wielu z Was w ogóle się nie zmienia. Nie zdołacie się nawrócić wyłącznie przez modlitwę. Orędzie z dnia 2 maja 2009 roku. Drogie dzieci, od dłuższego już czasu daję wam moje niepokalane serce i ofiarowuję wam mojego syna. Wy mnie odrzucacie. Pozwalacie, aby grzech spowijał was coraz bardziej. Moje biedne dzieci, Rozejrzyjcie się wokół i obserwujcie znaki czasu. Czy sądzicie, że możecie żyć bez Bożego błogosławieństwa? Krótko mówiąc, ojcze Liwio, jak całkiem niedawno przypomniała nam Matka Boża, to apostołowie mojej miłości jest czas czuwania. Nie ma wątpliwości co do tego, że nastał czas czuwania. Zamiast ulegać pokusom i pozwalać się zwodzić szatańskim kłamstwom, powinniśmy modlić się, pościć i mocno trwać w wierze w Jezusa Chrystusa. To oni, Pan i Zły, staną naprzeciwko siebie w eschatologicznym starciu, które niebawem rozpęta się na oczach świata. I jak wielokrotnie przypominaliśmy, będzie się składać z dwóch faz. Czasu tajemnic ukoronowanego tryumfem niepokalanego serca Maryi i rozkwitu religijnego oszustwa, któremu położy kres powrót Chrystusa w chwale i jego ostateczne zwycięstwo nad siłami zła. Dwaj rywale sposobią się do rozstrzygającej bitwy, ale już teraz zabiegają o duszę, ponieważ większość ludzi po śmierci idzie do czyśćca. Bardzo wielu trafia również do piekła. Tylko niewielka liczba dusz trafia bezpośrednio do nieba. To nie jest czas biernego, bezsilnego oczekiwania. Pora pogłębić wiarę i umocnić się w niej, wiedząc, że dopóki na podbro nie pojawi się znak, dopóty nawet oschli będą mogli się nawrócić. Ponieważ jednak, Istnieje zagrożenie, że będziemy trwali w grzechu i do końca nie doznamy skruchy. Nie należy odkładać na później decyzji o powrocie do Boga. I nie ma w tym bynajmniej egoizmu ani dbałości o własny interes, gdyż ci, którzy się nawrócą, będą mogli pomóc Matce Bożej w nawracaniu innych. W orędzie z dnia 8 marca 1984 roku. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Drogie dzieci, niech najpierw nawrócą się wszyscy członkowie tej parafii. To moje drugie pragnienie. Dopiero wtedy będą mogli nawrócić się także ci, którzy tutaj przybędą. Orędzie z dnia 2 grudnia 2004 roku. Drogie dzieci, potrzebuję Was i potrzebuję Waszej pomocy. Pojednajcie się ze sobą, z Bogiem i z Waszymi bliskimi. Pomóżcie mi nawracać niewierzących i otrzyjcie łzy z mojej twarzy. Apel o to, abyśmy pomagali królowej pokoju nawracać grzeszników, wyraźnie rozbrzmiewa w ostatnim z z drugiego dnia miesiąca, tych, które Matka Boża przez wiele lat przekazywała, za pośrednictwem Miriany osobom nieznającym jeszcze Bożej miłości. Orędzie z dnia 2 marca 2020 roku. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować mojego syna. Wy, Którzy szczerze go kochacie, pomóżcie. Bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali miłości mojego syna. Jedynie w ten sposób będziemy mogli wnieść swój wkład w zbawczy projekt, który niebo od czterech dekad realizuje w Meciugorie, a zarazem odebrać aktualność niedawnemu ostrzeżeniu Maryi: Szatan króluje. Na koniec pragnąłbym, Przytoczyć wyimek z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej. Myślę, że może on nam dać pewne wyobrażenie na temat tego, czym będzie znak na podbro. Napisz to: Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia, nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie, i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi, przebite zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, przez które jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym, to co Jezus wyjawił apostołce Bożego Miłosierdzia, każe nam myśleć, że znak będzie miał formę krzyża, najważniejszego spośród chrześcijańskich symboli zbawienia. Niewykluczone, że będzie to płonący krzyż. Poparciem tej tezy jest wzmiankowane przez Ciebie na wstępie świadectwo Marii. Dotyczące znaków z pierwszych lat objawień. Niemniej jednak nie wykluczałbym powiązań z Eucharystią. Pamiętajmy, że Królowa Pokoju wielokrotnie się na nią powoływała, posuwając się nawet do stwierdzenia, że Kościół jest niezniszczalny z tego właśnie względu i że Jezus uczynił Eucharystię jego sercem. Jakiekolwiek wnioski wysnujemy odnośnie do znaku, zdajmy się na Boga wiedząc, że to, co nadprzyrodzone, zawsze ma w zanadrzu niespodzianki. Skupmy się raczej na zbliżających się wielkimi krokami czasach ostatecznych. Mówię o tym, ponieważ Wika lata temu wyjawiła mi w wywiadzie dla Radia Maria, że nie jestem zbyt stary, aby doczekać wypełniania się tajemnic z Jakiś czas później to samo powiedziała Mirjana. Poruszam ten temat nie dlatego, że za wszelką cenę chciałbym dożyć tych dni. Jeżeli dobry Bóg wezwie mnie do siebie wcześniej, a ja do tego czasu należycie wypełnię powierzoną mi przez misję, nie będę się uskarżał. Po prostu chcę podkreślić, że oto stoimy u progu pierwszego eschatologicznego starcia. Nie boję się też zaryzykować stwierdzenia, które jest tylko hipotezą, ale wydaje mi się, bliskie prawdy, że skoro od pierwszych objawień w Mediugorie upłynęło już 40 lat, to możemy przyjąć, iż trójka widzących, którym Matka Boża dotąd ukazuje się codziennie, wkrótce pozna dziesiątą tajemnicę, co z kolei będzie oznaczało, że czas próby wiary rozpocznie się niebawem i że powinniśmy, czym prędzej, podjąć decyzję o powrocie do Boga oraz i jego przykazań. Więcej w książce Czas Tajemnic, wydawnictwo Esprit.